Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło gościć przedstawiciela Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Janusza Grobka. Dzień dobry. Dobry wieczór. Oraz posła Rzeczypospolitej, pana Marka Roka. Nie będę oczywiście witał pani starosty i pana wicestarosty, ponieważ to są gospodarze również dzisiejszego spotkania, natomiast serdecznie chciałbym podziękować dla pana senatora Janusza Grunka, że pamięta o takich miejscowościach jak Roszno. I wystawa Senat wczoraj i dziś również może odbyć się u nas. Czasy mamy ciężkie, myślę, że o historii Senatu, nie tylko w ogóle demokracji, należy przypominać cały czas. W związku z tym ja już nie będę przedłużał, ponieważ na pewno o tym wszystkim powie lepiej pan senator Janusz Komek. Zapraszam. Dobry wieczór, nie wiem czy lepiej, ale będę się starał. Na samym początku, ponieważ widzę dużo młodzieży, to chciałbym poinformować, że my z posłem Markiem Hokiem proponujemy w każdej miejscowości, gdzie jesteśmy, żebyście mieli tą chęć wyjazdu do Warszawy i zwiedzania Parlamentu Polskiego. Ja myślę, że po rozmowie z panią starostą, z panem burmistrzem, trochę dołożą się. My fundujemy zawsze w Senacie czy w Sejmie, bo to jest jedna restauracja, obiady. I bardzo wiele grup mieliśmy i nie było takiej grupy, która by niezadowolona wyjechała z Warszawy. Bo przy tej okazji nie tylko parlament wchodzi w ten cykl jakby zwiedzania, ale w Warszawie jest wiele ciekawych muzeów i innych, oprócz galerii oczywiście handlowych, miejsc, które można zwiedzać. I tam jeżdżą i młodzi, i seniorzy, bo tak widzę, też seniorki są. Bardzo dużo grup seniorskich jeździ do Warszawy. Także z miłą chęcią zapraszam. Jakby co, to podamy, zresztą pani starosta czy pan burmistrz mają nasze namiary telefoniczne. Jest z nami dyrektor naszego biura, Dawid Krzysztofiak, który wspomaga organizację tego wszystkiego. Dziękuję panu burmistrzowi Robertowi, dziękuję pani dyrektor. Serdecznie pani dziękuję za to, że pani przygotowała tak pięknie, chociaż nie widzieliśmy jeszcze, ale już wiemy z tych słów koleżanki Wielety, która powiedziała, że jest, i pana posła, którzy byli tam zobaczyć tą przygotowaną wystawę. Proszę państwa, jak ktoś zna historię, to wie, jak się potoczyły, czy toczyły się losy Polski. Po 123 latach praktycznie rozbiorów Polski i życia pod różnymi zaborami Polska uzyskała niepodległość. I po dwóch latach dyskusji, jak ma wyglądać dalej sytuacja w parlamencie polskim, ponieważ była jednoizbowa, jakby nie było Senatu, marszałek Piłsudski ze swoją ekipą podjął decyzję, żeby była dwuizbowa Izba Parlamentarna. Wyższa Izba Senat i niższa. Choć mówi się Wyższa Izba, ale tak ku prawdzie to Sejm, który jest niby niższą izbą, ma więcej do powiedzenia, bo ostatecznie oni tą rękę podnoszą, czy dobrze, czy źle, ale podnoszą i dzięki temu, czy na podstawie realizacji pewnych uchwał, które są wnoszone do Sejmu i do Senatu, nasza Polska funkcjonuje, a w chwili obecnej no, w kraju jeszcze demokratycznym i tak żeby było nieustannie, ale tak jak już powiedziałem, Senat w tym roku obchodzi 100 lat i od początku tego roku są stworzone takie materiały ku temu, żeby zobaczyć, jak ten Senat się tworzył, jak to wyglądało. I dlatego też my, senatorowie RP, jeździmy po różnych miejscach w Polsce z tymi ustawami, żeby pokazywać i tym młodym, i najmłodszym, i średnim, i najstarszym stulecie Senatu w państwie polskim. Wiadomo, że w pewnym momencie, jak nastała wojna, II wojna światowa, to ten Senat nie funkcjonował, była przerwa, ale to się liczy od 28 listopada 1922 roku i w tym roku w poniedziałek mamy w naszym Senacie w Warszawie uroczystości z tym związane ze stuleciem. Dlatego też pozwolę sobie przekazać państwu wszystkim tu życzenia i pozdrowienia od pana marszałka
Senatu RP, pana profesora Tomasza Grodzkiego ze Szczecina. Mamy marszałka, także z naszego województwa, ale także przy tej okazji przekazuję pozdrowienia od pana marszałka drugiego, od marszałka województwa Olgierda Gęblewicza, bo właśnie stamtąd jedziemy. Dzisiaj było takie bardzo ciekawe spotkanie, szczególnie dla samorządów, bo samorząd to jest ta jakby najmniejsza sfera środowiskowa, organizacyjna, i tam dzisiaj przekazane zostały informacje, jakie miliardy z Unii Europejskiej idą do województwa zachodniopomorskiego. Także i powiat, i gminy, które tu funkcjonują w powiecie, będą miały okazję starać się o niemałe miliony na dalsze inwestowanie w rozwój naszych małych społeczności, czy to Choszno, czy Kołobrzeg, bo my z Kołobrzegu jesteśmy, czy Kalisz i inne miejscowości. Także proszę Państwa, niezmiernie się cieszę, że jesteście tak licznie, a szczególnie młodzież. Nie wiem, kto to tak zrobił, pewnie Pani Dyrektor z kimś tutaj, żeby tej młodzieży przybyło jak najwięcej, bo to Wy w przyszłości będziecie dalej tworzyli naszą Polskę kochaną, żeby jak najlepiej nam się żyło, a nie. Niektórzy może i będą w przyszłości i radnymi, może burmistrzami, i wyżej, i wyżej, i wyżej. Ale to w dużej mierze zależy od Was, od szkoły, od rodziców i od tego, jak się potoczą dalsze losy. Ja bym chciał przy tej okazji serdecznie podziękować Pani Dyrektor Domu Kultury, bo tak się nazywa w Chosznie, za organizację. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, Panu Burmistrzowi, Pani Staroście, koledze tutaj też zastępcy, za współorganizację tej wystawy, a Pani Dyrektor podziękować taką skromną wiązanką. Panie pośle, może Pan się poświęci teraz do roboty trochę później, tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A tak poza tą wystawą to chciałbym tylko powiedzieć, że my z Panem Posłem Markiem Hokiem, jak na tą odległość, Pani Violetto i Pani Robercie, to jesteśmy dość często w Chosznie, zgadza się? A to do Rzymki. Ja wczoraj byłem szybciej. Tak, a to do Rzymki, a to inne jakoś okazje, bo my od siebie to jesteśmy, no jak się pytają, jak daleko masz na przykład jechać do Chosznie, ja mówię, że 160 km przeszło, nie? A ci ze Śląska mówią, o mój Boże, a my mamy 20 km do swoich jakichś tam miasteczek, bo tam wszystko jest w skupisku, a my jesteśmy rozrzuceni. Jeszcze nie tak dawno, kiedy zostałem senatorem, byłem w zarządzie właśnie marszałka Gęblewicza i też dość często przyjeżdżałem, żeby przekazywać dobre informacje, że macie tu parę groszy, tu macie parę groszy na to, żeby dalej budować to wasze Choszno i powiat choszczeński. Dlatego też serdecznie jeszcze raz Państwa i tych najmłodszych, i tych średnich, i tych najstarszych pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego, a na zbliżające się święta, zdrowych, radosnych świąt. I dwie rzeczy są bardzo ważne. Jasności, oby nam nie zabrakło. Ja tak dawno, dwa tygodnie temu byłem w Mołdawii. To jest kraj, który leży właściwie bardzo blisko Rosji, już im tam wyłączają prąd. No i trochę nas podżywali w tym hotelu, a już za ciepło nie było. Oby nie zabrakło nawet tej jasności i ciepła. To są dwie teraz takie rzeczy przed tą zimą, bo trzeba też wspomnieć to, co się dzieje na Ukrainie od lutego tego roku. Ten okres właśnie zimowy, gdzie cały czas już tam ludzie męczą się i nie mają tego komfortu, tak jak my, mają zimno, nie mają swoich mieszkań. To jest tragiczne i dlatego też praca w Senacie, praca w Sejmie i praca w ogóle polityków to polega na tym, żeby nie tylko spotykać się i otwierać tę wystawę, żeby tworzyć takie funkcjonowanie państwa, taki budżet, żebyśmy żyli sobie naprawdę w szczęśliwym kraju. Choć jeszcze nam trochę brakuje, ale idziemy ku temu. Także jeszcze raz zapraszam Państwa do tej wystawy za chwilę, bo może jeszcze ktoś by chciał głos zabrać. Zaraz się zapytam, czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Powinnam? Proszę bardzo. Tak. Oczywiście. Szanowny Panie Senatorze, Szanowny Panie Pośle, ale Szanowni Goście i samorządowcy, bo tutaj przecież jest dużo radnych i powiatowych, i radnych miejskich, ale druga młodzieży również, bo to bardzo ważne dzisiaj wydarzenie. Tutaj powiem jedną rzecz.
rzeczywiście, potwierdzam, zarówno pan poseł, jak i pan senator są u nas częstymi gośćmi. Możemy ich spotykać nie tylko przy tych świętach, ale również na ulicy, prawda? Jednokrotnie byliśmy. I to jest bardzo ważne, że samorządowcy i parlamentarzyści razem mogą rozmawiać, mają ten czas, żeby rozmawiać i że mieszkańcy mogą również rozmawiać z parlamentarzystami. Jeżeli ta jedność będzie, to na pewno będzie nam się lepiej żyło. Ale szanowni państwo, ja chciałabym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować właśnie za tą wystawę, ponieważ przez tę wystawę będziemy mogli zobaczyć i przybliżyć sobie, jak właściwie ten parlament działa, jak wygląda Sejm, jak wygląda Senat i co to dla nas znaczy. Przybliży nam to wiadomości, które tak naprawdę często gdzieś tam zapominamy. A co jest ważne, potem jak głosujemy, idziemy do wyborów, to czasami się właśnie gubimy. Co to jest ten Senat, co to jest ten Sejm i właściwie tutaj gubimy też również samorządy, które nam się mylą. I właśnie ta wiedza, którą dzisiaj dostaniemy, to mam nadzieję, że pomoże nam wszystkim, szczególnie tej młodzieży, a nam przypomnę, jak to jest zbudowane, co potrzebujemy. I to właśnie ta wystawa również jest takim oznaką boskości. To, że jesteśmy dzisiaj tutaj wszyscy razem. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie pośle, proszę. Szanowni Państwo, wypowiem, że właściwie to dzisiejsze spotkanie to jest taka dobra lekcja chyba historii. Historii takiej Polski ostatnich 100 lat, ale też historii polskiej demokracji, parlamentaryzmu. Pan senator reprezentuje, powiedział, Izbę Wyższą, czyli Senat, ja reprezentuję Sejm, czyli prawda, Izbę Niższą teoretycznie. To u nas zapadają pewnego rodzaju decyzje, powinienem ustawy, które są później kierowane do Senatu, ustawy wracają ponownie do Sejmu i tak się tworzy polskie prawo. Nie zawsze w ostatnich latach najlepsze i najdobre, najlepiej poukładane, ale znamy. Ja bym chciał się zwrócić właśnie do młodych ludzi, którzy myślę, że w dalszym ciągu myślą o tym, że żyjemy w wolnym, demokratycznym, poukładanym kraju, gdzie nie ma dużych konfliktów, gdzie jest spokój, gdzie jest znajomość języków obcych, gdzie nie ma paszportu, gdzie są wolne granice, ale ostatnie miesiące pokazują, że ta właśnie myśl o takiej wolności i dostępności do świata mimo wszystko jednak jest ograniczona i może być ograniczona. Dlatego jakby apel ode mnie, chyba nie ode mnie, ale od mojego pokolenia, byście pomyśleli o swojej przyszłości, żebyście pomyśleli o tym, co się działo z wami za 5, 10, 15, gdyby się stanowili w przyszłości to, co się wydarzyło w waszych rodzinach, w waszych lokalnych społecznościach, w waszych miastach, miasteczkach. I musicie przyjąć tą odpowiedzialność. Bo ta wolność, jak się mówi, nie została dana na zawsze. To my dzisiaj razem z wami walczymy o tą wolność, demokrację, ale za chwilę to w waszych rękach, w waszych głowach, w waszych umysłach będzie przyszłość nas wszystkich i dlatego też to dzisiejsze spotkanie, to jest spotkanie, które ma was uświadomić wam, że te prawo, które jest stanowione, musi być respektowane, musi być przestrzegane i dlatego też zapraszamy pan senatorem szkoły, uczniów, młodzież, ale wszystkich, którzy chcą odwiedzić polski parlament, abyście przyjeżdżali raz i poznawali, jak to wygląda rzeczywiście tak od kuchni, od potrzebki. Jeszcze raz serdecznie dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie pana senatora, przepraszam, również się tutaj znalazłem i myślę, że ta wystawa otworzy wam trochę oczy i otworzy wam oczy na przyszłość. Jeszcze raz dziękuję i wszystkiego najlepszego.